Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem The Aragor. A dzisiaj mam zaszczyt was zaprosić do czwartego odcinka. Do szóstego odcinka z Observe. Mi się już myli, moi drodzy. Ale moi drodzy, jesteśmy więcej w połowie, więc jej! Ostatnio przywitaliśmy tutaj Helenę Nowak. Przywitaliśmy ją wcześniej, a ostatnio weszliśmy jej do umysłu i była straszna schiza, ale była bardzo fajna schiza. I teraz mamy kodzik w ogóle, który mam zamiar wpisać. Tak. 3, 6, 15. Przyjęliśmy dostęp. Dostęp do... Coś nam holodziennik mówi? Zbadaj ukryty pokój. Chodźmy. Zobaczmy, od razu lecimy. Chciałem wiedzieć, co tutaj, gdzie i jak działa. Ale najpierw sobie zbadamy wszystko, tak jak ja jestem ciekawy wszystkiego. Kasa. Co to jest to? Chłodzony blat. Nie, to przepraszam. Bardziej mi zależało na latarce. To jest tu pan Michał. Też ma jakieś wszczepy i też jest chyba zarażony. To jest sklep obok. Kurde, przejście do sklepu obok? A tutaj co jest? Zejście niżej. Czemu Lazarski wysłałeś więcej służb porządkowych do pomocy? Okej. Co to jest to? Looks like I'm right below the tattoo shop. A, to stąd kapie. A surgical chop shop. Just what we need. No. Nielegalna, ale... Trochę tu sprzętu mają. Co to jest? Stacja odszyfrowująca, za chwilkę. Co to jest tu wszystko? Piła. Już wiemy, do czego to służy. Badajmy to. Piła automatyczna. Co to jest to? Aha, czyli on tu był. Czyli też nielegalnie. Nie. Zobaczcie, że tych bełkotów ja słuchać nie będę. Co to jest to? Włączmy to. Wszystko. Fuck! Synchrozine selected. Gdzie mam jakąś broń? Jestem tu bezpieczny chyba, ale... Panie, na długo. To coś na mnie poluje. Bardzo dobry pomysł. Nagrania. July 6th, 2083. Finally managed to set up a workspace. It's not ideal, but it'll have to do. Unfortunately, the first trial proved unsuccessful. To say the least. You'd think after 5 years of working on this project, my know-how would be sufficient. But without my data, this looks to be a long and bumpy road. Czyli wy pomagaliście ludziom po prostu? Czy jak to jest? July 25th, 2083. I made some unlikely allies. They might be able to assist me in my research, help me retrieve my data from Chiron. I wasn't planning on involving others. Makes the whole endeavor even riskier than it already was. But I need to be realistic about this. An undertaking of this magnitude, I need all the help I can get. Pan się przydał, żeby cię nie wykryli. September 2nd, 2083. Finally got some of my data back.
For all the good it did, subjects are proving unstable. Limited faculties, mental disorders, they just seem broken. Incomplete. The latest one. Well, he just started screaming and he never stopped. Zabiłeś go po prostu. I had no choice but to do. Wy na ludzi eksperymentujecie? I can still hear him. September 16th, 2083. I haven't been getting much sleep. Drugs do half a decent job of keeping me awake, but the physical limitations are slowing me down. As they tend to do, I feel like the answer is staring me right in the face, and I'm missing it. Maybe I'm not as smart as I like think. Maybe I'm just destined to fuck up, to fail everyone. Żeby nie. Dziedzicz, no? Czy to jest mój sen? Subconscious is starting to seep into my waking hours. The other day I could swear I heard whispering coming from the black box. Since that's clearly impossible, I have to może pójść spać. The symptoms to sleep deprivation. Czy to jest w ogóle możliwe? Dobra, ostatnie nagranie. I usually don't put much stock in dreams. But this one was so vivid. I dreamt of my last day at Chiron. I was back in the boardroom. The executive giving me the same condescending look, telling me to grow up, to move on. Only this time, his face was different. It was a sneering mask of contempt and disapproval. It was the face of my father. To było niemiłe. Rejestr. Dobra, pacjent data wprowadzę. No, czy to jest Adam? Coś się tam regruje. Stany lękowe. Ciężko. Zachowana, oczekuję. Drugie na bocy wydaje się w pełni świadomy, brak widocznych zaburzeń. Czy to jest przypadkiem ten stworek, co jest tutaj? Dobra, wstań, stąd może zaczniemy od tego. O! Co to jest? Okej. Okay. Krąży to spoko, a to? Już wiem, co mam zrobić. Wiem, ale najpierw nośnik danych. Nie to, przepraszam. To. Kryto urządzenie, okej. Okay. Okej, czyli to jest to całe nasze urządzenie i to właśnie sprawdziliśmy. Kurwa, co ja mam zrobić? Dobra, mam stąd wyjść, to ja wiem jak stąd wyjść akurat. Chodź malutki. Trzeba cię podczepić pod to. Fuj, do ścieków będę szedł. No to nieźle nas to wpakowało. Do góry lecimy. Spitalam stąd.
Od razu. Dobra, F, no kto wizja, to jest latarka. Zarąbisz się, pytanie, gdzie ja jestem? Co za tunel? Gdzie on prowadzi? Gdzie jest najgorszy ten stworek, bo ja go widziałam przed chwilą. Przez drzwi. Chyba sobie ja jestem robić. Pomóc? Chyba zabić. Kamero. Miesza mi się rzeczywistość z teraźniejszością. Rozmawiać mogę. Oh, hello there. I'm Maria. Okej. Hello, Maria, I'm Dan. Lovely name. Lovely. Now, is that short for Daniel? Like the one in the Bible? Dan, maybe. Maria, I seem to have gotten lost down here. Could you point me to the nearest exit? Oh, yes, I understand completely. Completely. It really is a maze down here. No super, a jak sąd wyjść, moja droga? Very confusing. So, about the exit? All right. Go past the noisy noises, and then straight ahead up the stairs, and there you go. Thank you. Just be careful. Don't stray from the path. You are a child of light, Daniel. Much too precious to get lost in the dark. Ah, yeah. Thanks. Super. Maria. Dzięki, moja droga. Nie schodzić ze ścieżki. I omijać hałas. Spitala się. Puści sąsiedzi. Chyba może lepiej, nie warto? Co? Co jest tutaj? Kartka. Witaj, Mariusz. Pisało coś, że może warto sprawdzić, co to za hałasy. Wątpię, że warto. Mam to gdzieś, nie sprawdzam. Mam omijać? Omijam. Studio nagraniowe? No, tam są haki, więc do niczego dobrego na pewno. Tam. Na pewno. Na długo, dużo, długo tutaj nie pożyłeś, to jest pewne. Komputer. Pod ciemną gwiazdą, ale Kamiński zbiera nas. O, super, jeszcze coś poczta, bo ja muszę zwinąć z miasta. Okej.
Ciekawe. Transport już, hej. Tam. Mamy grę. Jej, moi drodzy. Szósty poziom. Dobra, lecimy. A, jedyna cudowna rzecz tutaj. Wybaczcie też strasznie moją ciszę i mój spokój. To co zabija inne pająki. Dobra. Zagraj ponownie. Okej. Na takiej zasadzie to działa. A, mnie dorwało. To się ruszało dwa pola. Dobra. Oczekuje się solidna matematyka, moi drodzy. Zobaczcie. To się o dwa pola przemieszcza. Ale mi to nie widzi. Mam mieczyk. Dobra, zwabiłem go gdzieś indziej. Przeruszamy ten tyk. Zbieramy pajączki oczywiście. Shit, zabiję go. Dobra. On był mi jeszcze potrzebny. No. Dobra, muszę go tak zrobić, żeby tamten dół wszystkich zabił w dołu. Co ja może zostawię to? Pobiegnę sobie po prostu tutaj. No, zbiorę tutaj wszystkich stąd. Jej, zabił mnie. Jak to wygrać? Dobra, tak nie mogę zrobić. Się ruszę o dwa. Czy to robi tak? Tak? I tak, on jest tutaj, dobra. Stąd mogę zebrać wszystkie te pajączki. To nie jest problem, mam wielką chodzącą kulkę za sobą. Ja już wiem chyba co mam zrobić, muszę zebrać ten dyk. A nie, on mnie tu dorwie. Jak to zrobić? Mogę tak grać na czas, to jest luzik, ale pomimo się tak muszę... Ja wiem, co mam zrobić. Okej, coś takiego. Teraz tamten nie żyje, a ja tego muszę... A to mnie zabija. Okej, czyli ja miecz muszę zostawić ze sobą. Warto wiedzieć. Muszę zagrać tak, żeby miecz został ze mną. Dobra, i ten mnie dorywa. To jest już zła droga. Kurczę, moi drodzy, wiecie co? Więcej będzie chyba takiej tej minigerki tutaj, niż mojego prawdziwego grania. Ten horror, ale jak się moi drodzy bawicie, chciałbym się u was spytać. Dzisiaj taki trochę cięższy odcinek, ale dużo fabuły jest. Może trzeba się skupić i zrozumieć, co się tutaj dzieje. To mnie dorywa w tym momencie. Wiecie co, może ja zostawię tamten pieniążek? Po prostu zbiorę was tu. Wszyscy? O. Ale tego zgarnęliśmy. Co tam sądzicie, co? Nie wiem, na jakiej zasadzie działa. Nie wiem, na jakiej działa ten duży stworek. Królowa, której nikt nie lubi. Dobra, on jest tu. Czy coś mi to daje? Nie za bardzo. Jeszcze raz muszę iść tam. Zrobiłem teraz po całości.
Nie. Dobra, wiecie co? Zostawmy tą grę. Wejdźmy stąd. Ja ją przejdę później, bo to nie, że jednorazowo. Można do niej powracać. Lampa z lawą, w ogóle bardzo fajna. Nie, to fajka wodna. O kurczę, wielgachna. A. Jest tu coś jeszcze? Interesującego, poza tym komputerem nic nie ma. Dobra, to jest jakaś domofon. Możemy porozmawiać, szczerze mówiąc, chyba warto. What's up with the fucking lockdown? I want that thing lifted! Right the fuck now! Or what? You got a fucking death wish? Wait till I get my hands on you. Sebastian, shut your fucking mouth! I just put the fucking kid to sleep! Don't be fucking disrespecting me, woman! I'll slap that shit right out of your mouth! You got lucky, pig! Gotta love the fucking stacks. Co kurczę z... Fagas. Taka osoba powinna tu umrzeć. Dobra, moi drodzy, tutaj nic więcej nie ma. Czy ten sektor został zbadany? Zamknijmy. Gdzie my mamy przejścia? Mamy... No nic trudno, musimy iść w stronę tego hałasu. Nie mamy wyjścia. Halo? O! Skakujmy. Zawiesane połączenie. Słucham? Hakuj mi to. Zaktualizowano dziennik. Super. Kto jest właścicielem? Kurczę. Zarąbiście. Który to jest numerek? 28. To się tam dotrzemy kiedyś. Muzyka? Exit. Wyłącz się. Co sobie zrobimy mini bazę? Coś tu uruchamy, dobra, zostawmy to. Kolejny kod. Sakuję, może to nam się uda. Zono połączenie. 4 0 0 4 0 0 1 4 0 0 3 4. Exit. Dzień dobry. Halo? Przepraszam. Przepraszam, kto tu płacze? Co się dzieje? Gramy lazarskim, więc bardzo mi się to... Dobra, raz, dwa, trzy. Gramy lazarskim, więc bardzo mi się to nie podoba.
A? Niekończący się korytarz? Oh, come on! A co ja zrobiłem? Yes. And no. What do you think? Coś tu nie gra. This can't be right. No, it can't. It never could. What's going on? Nie zruszam je do przeniesienia. Co? It bothers me, sweetheart. What is it, dear? I'm a cop. Yes. I have the right to remain silent. Anything I say can and will be used against me in court of law. Uh-huh. No, co z tego? I have the right to an attorney. Do I understand my rights? Fuck yeah. Let's skip this part, okay? What? To. I'm losing control. Try not to think about me. You were good. Good at talking out of my ass. Don't leave me. You are my man. Byłeś? This intercom is offline. Please contact the building manager. Jak nie działa? Przed chwilą rozmawiałem. Tylko pytanie z kim? Mam nadzieję, że nie ze swoją żoną, bo to jest za prawdopodobne, dlatego Adam ode mnie odszedł. What the hell? I need to find whoever owns that tattoo parlor. Dobra, poczekajcie, zobaczmy nasze questy. Mamy tak. Głośni sąsiedzi. Znajdź właściciela. Dobra, to zobaczymy. Musimy znaleźć właściciela salonu tatuaży. Mamy strasznie dużo do zrobienia, moi drodzy. A mamy tutaj naszego... Nie ma naszego przyjaciela. Nasz przyjaciel sobie poszedł. A my wykorzystamy to, że on zostawił. Zostawił to wszystko. Ale dobrze, moi drodzy. Zostawmy to sobie w kolejnym odcinku. Dzisiaj bardziej taki krótszy i spokojniejszy odcinek. Ostatnio był dłuższy, to teraz robimy sobie taki króciutki. Mam nadzieję, że się milutko bawiliście. Mnie ta gra coraz bardziej intryguje, bym powiedział. Ma sceny, jak się w kogoś szczepiamy, strasznie psychodeliczne, które naprawdę są mega fajne. A teraz tutaj nasza główna postać zaczyna wariować, co jest interesujące. Więc wow, moi drodzy. Czuje się świetna dalej zabawa. Jeszcze ponad, znaczy ponad połowa, jeszcze połowa przed nami, więc moi drodzy. Szykujcie się na więcej cudownych odcinków, ale teraz dobrze, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. I zapraszam na więcej odcinków. Adios!